Więc na początek chciałbym, żebyś się przedstawił jako jeden z najnowszych nabytków Illuminara. Dobra, więc siema, jestem Krystian Chris Dobrzański, jestem dżunglerem na Illuminar. Jak Ci się podoba jak na razie w Warszawie? Ja jestem fanem dużych miast, nie często mam okazję być w dużych miastach, więc ogólnie nie byliśmy jakoś w wielu miejscach, ale jakby mam nadzieję, że jeszcze zobaczę więcej, ale póki co podoba mi się. A ile już lat grasz w LoL'a? A pierwsze gdzieś tam gierki to były, pamiętam jeszcze u kolegi, bo nie miałem jakby u siebie jak grać, to było gdzieś, miałem 11 lat, to było 8-9 lat temu. Czyli już jakby, gdy zaczynałeś grać w LoL'a, to był taki okres, gdy ten e-sport już jakby istniał. Jesteś z tego pokolenia osób, które gdy zaczynały, myślały o tym, że mogłyby w to pójść, czy raczej po prostu grałeś, bo byłeś kumpla? Gdzieś tam pierwsze gierki to były totalnie for fun, pierwsze jakieś 5-6 lat grania, dopiero w sezonie 7, czyli 4 lata temu, gdzieś tam zdałem sobie sprawę, że mogę być dobry i chciałem w to brnąć i liczyłem na to, że będzie to moja praca. A z jakiego, jakby w jakim momencie uświadamiasz sobie, że jesteś wystarczająco dobry, żeby móc pomyśleć o tym, że możesz wiązać z tym przyszłość? No bo są gracze, którzy są dobrzy, ale nigdy o tym nie pomyślą jakby, bo to jest... Wiesz, goście, którzy koszą kogoś tam, ale grają tylko ze znajomymi wieczorami w jakieś gry. Więc w jakim momencie, jakby co się wydarzyło w twojej głowie? Czy po prostu wygrywałeś kolejne, czy twoi znajomi mówili ci, stary, jesteś trochę za dobry, nie możemy z tobą grać? Dla mnie pierwszym takim właśnie, takim znakiem, że mogę być dobry, było to, że nie mogłem już grać z kolegami jakby ze szkoły, ze znajomymi, bo miałem gdzieś tam wyższą rangę, nie można było grać razem. A drugim jakby, i uciekałem, co jakiś czas uciekałem coraz wyżej, a takim już checkpointem totalnie to było wbicie Challengera, czyli jakby najwyższej rangi, jeszcze na serwerze tam na iście. I od tamtej pory miałem w głowie, że mogę być dobry i będę się tym zajmował. Czy masz takie poczucie, że musiałeś trochę poświęcić jednak do tej kariery? Rzeczy, które wcześniej jakby się dla Ciebie liczyły, że miałeś do wyboru jakieś ścieżki swojego życia, ale właśnie gdy sobie uświadomiłeś, że kurczę, to może być to, musiałeś jakby zrezygnować z innych rzeczy, czy udało Ci się łączyć to przez jakiś czas? Czy zrezygnować? Nie powiedziałbym, że zrezygnować albo poświęcić, ale faktycznie z czegoś zrezygnowałem, ale jakby chciałem to zrobić i jakby totalnie nie miałem złych uczuć na ten temat. Ja wybrałem sobie tą ścieżkę i tak jest. Jest takie wyobrażenie, że jeśli jesteś profesjonalnym graczem, to spędzasz powiedzmy 6 godzin na treningu i potem, żeby odpocząć, odpalasz sobie kolejną grę, żeby odpocząć. Czy ty też tak robisz, czy raczej starasz się to dzielić, żeby się nie wypalić? Bo umówmy się, że jednak e-sport nie ma tych badań psychologicznych, ale jest trudną rzeczą do trenowania i łatwo jest się wypalić, łatwo jest się zmęczyć. Czy masz jakieś sposoby na to, żeby tego, czy na razie jesteś na tej wznoszącej fali, jeszcze nie musisz się tym martwić? To prawda, jakby, że nie można się wypalić. Wydaje mi się, że każdy gracz indywidualnie będzie dopasowywał swój jakby tryb grania i ilość godzin. Myślę, że są gracze, którzy na naprawdę wysokim poziomie, którzy poza treningami takimi obowiązkowymi z drużyną nie spędzają jakoś dużo godzin, a potrafią być naprawdę dobrzy i utrzymywać formę. Są gracze, którzy nawalają po 12 godzin dziennie i to czasami jest dobre, czasami to nie jest dobre. Wydaje mi się, że niektórzy gracze też powinni mieć taką umiejętność właśnie organizowania sobie dnia i tej ilości gier, bo wydaje mi się, że brakuje im czasami tej umiejętności, to jest mega ważne. A czy LoL to jest jedyna gra, w którą grasz, czy jednak pozwalasz sobie też na inne rozrywki? Raczej LoL to jest jedyna gra, w którą gram. Jednak dużo czasu jest z tym komputerem i po prostu w wolnym czasie wolę porobić coś innego, spotkać się ze znajomymi, czy cokolwiek. I staram się raczej nie grać w inne gierki. Nie zdarzało się tam jakieś pojedyncze gry typu Wiedźmin, które mnie pochłonęły, chciałem przejść całą, ale tak... Ale nie Cyberpunk. Nie, chociaż Cyberpunk też mógłby mnie pochłonąć, ale ostatnio było mniej czasu, więc nie instalowałem, nie kupowałem. A czy gdybyś mógł polecić, znaczy jestem pewien, że już teraz na tym poziomie odzywają się też jakieś młodsi gracze albo znajomi i pytają jakby, jak wejść w świat e-sportu. Czy masz jakieś pomysły, czy dla Ciebie to jest po prostu powinno wyjść naturalnie? To jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że trzeba wejść na pewien poziom grając solo kolejkę, ale niektórzy gracze
mimo tego wysokiego poziomu nie są szerzej znani na jakby e-sportowej scenie i muszą jakoś się pokazać, ktoś musi ich zauważyć. Najlepszym przykładem jest po prostu, najlepszą opcją jest wbicie tam jak najwyższej rangi i wtedy drużyny do ciebie piszą. Jeśli nie jest się najlepszym, ale jest się wystarczająco dobrym, no to trzeba poznawać ludzi, dodawać ich do znajomych, nie wiem, jakoś to wychodziło tak dosyć naturalnie. Pierwsze drużyny, w których ja grałem, to były drużyny po prostu ziomków, którymi gdzieś tam się znaliśmy właśnie z solo kolejki i dopiero później były te organizacje i takie drużyny bardziej poważne, można powiedzieć. A czy są tacy zawodnicy, którzy działają bardziej jak klej, nie są gwiazdami, ale mimo, że może nie mają wielkich statystyk, ale przez to, że umieją robić taką krycią robotę, są ważni dla drużyny nawet czasami bardziej niż gwiazda, bo powiedzmy jedna osoba nie jest w stanie wygrać, jeśli nie ma dobrego zespołu. Tak, żeby Messi strzelał bramki tam i nie stać, Xavi musiał mu podawać i wydaje mi się, że w LoLu jest podobnie, że właśnie potrzebny jest jeden, dwóch takich zawodników. Najczęściej to jest, wydaje mi się, przypisane trochę do top lanerów i do supportów. Taka rola takiego właśnie, że nie robi najlepszych statystyk, ale robi tak samo dobrą robotę, jak ci, co robią dobre statystyki. I wszystko działa razem. Ekstra. Super. Dzięki wielkie, że znalazłeś nasz czas. Mam nadzieję, że bootcamp się uda i będzie ci się podobała Warszawa. No i że to jedno z wielu miast, które zobaczysz dużych. Następny, wiesz, Tokio. No dobra. Albo coś takiego. Dobra. Dzięki bardzo. Wielkie.